Duża część oglądających moje materiały to widownia nie subskrybująca mojego kanału. Jeśli podobają Ci się moje materiały będzie mi bardzo miło jak jednak drogi widzu klikniesz w ten czerwony guzik z napisem subskrybuj. Miałem już kilka próśb aby do serii polecanych zestawów komputerowych uwzględnić także zestawy na używanych częściach. No to więc dziś będzie premierowy odcinek. Jest jeszcze jeden pomysł, aby indywidualnie każdemu z was zainteresowanym doradza modernizację jego komputera. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na mojego Facebooka, gdzie link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Piszcie po prostu w prywatnej wiadomości. A teraz wróćmy do naszego odcinka. Postarałem się zmajstrować komputer do grania do 1000 zł. Pamiętajcie, jest to rynek wtórny, ceny więc mogą się czasami różnić względem tego, co do dzisiaj omawiamy. Sprzęt u dziś prezentowany to zestaw przykładowy. Oczywiście biorę pod uwagę tylko sprzęt pewny w miarę możliwości. Oraz nie są to licytacje. No dobra, to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie oczywiście procesor, a będzie nim Intel i5 2400. Jest to i czterowątkowa jednostka dla soketu 1.1.5.5. Całość taktowana jest zegarem 3100 MHz, a dzięki tubo wartość ta wzrasta do 3400. Pamięć podręczna L3 tego procesora to 6 MB. Niestety procesor ma zablokowany mnożnik. Taki procesor kosztować nas będzie w granicach 150 zł. Jeśli jednak dobrze poszukacie, to za jakieś 200 zł powinniście znaleźć IP2500K, który już można całkowicie kręcić, ale i tak to nie na tej płycie głównej, o której zaraz Wam opowiem. Jeśli jednak na OC Wam nie zależy, to zalecam na pozostaniu przy tym procesorze. Schłodzimy go oczywiście stokowym chłodzeniem Intela. Czasami są przy zakupie dodawane do procesorów. Jednak jeśli nie, to takie kupicie już za parę złotych. Ja znalazłem za około 14. Płytą główną, którą wybrałem dla tego zestawu, jest płyta od Asusa. Dokładnie jest to model P8H61M. Jest to płyta na czypcecie H61. Jest to szalenie popularny model na Allegro, więc znalezienie jej nie będzie problemem. Ale niestety też jest to dość podstawowy chipset, który nie umożliwia choćby od procesora. Chociaż i tak nasz układ ma zablokowany mnożnik, więc to problemu nie będzie. Posiada ona 4 złącza SATA 3, jedno złącze PCI Express 20 x 16, PCI Express 20 x 1 i jedno PCI. Dodatkową zaletą jest kontroler USB 3.1, co daje nam dwa złącza tego typu na tyle oraz możliwość wyprowadzenia ich na frontobudowę. Dodatkowo mamy 4 porty USB 2.0 z tyłu jednogigabitową kartę sieciową LAN oraz kodek Audio Realtek LC887. Małą wadą tej płyty są tylko dwa sloty pamięci RAM, ale myślę, że 8 GB pamięci spokojnie przy tym zestawie staczą i nie będzie konieczności upgrade'u do 16 Będziemy w tym zestawie mieli nawet 8 GB RAM, czyli takie solidne minimum jak na dzisiejsze czasy. Będą to dwa moduły po 4 GB każdy od firmy Kingston o taktowaniu 1333 MHz, czyli maks usłuchiwany przez nasze obo. Myślę, że nadal to jest wystarczająca ilość pamięci, która zapewni komfort przy grach, jak i w codziennym użytkowaniu komputera. Za taki zestaw przyjdzie nam zapłacić około 16 zł. Co do karty graficznej, szukamy najlepszego wyboru do 350 zł i wybór Patent 2. Pierwszą wydajniejszą opcją, ale głośniejszą za sprawą referencyjnego chłodzenia, będzie GTX 760 z 2GB GDDR5 na pokładzie oraz mniej wydajne rozwiązanie, ale w sumie. To niewiele, to GTX 660 Ti od Asusa z autorskim chłodzeniem Direct, które powinno zapewnić wyższą kulturę pracy. Różnicowy wydajności waha się w granicach od 14% do 21% na korzyść młodszego brata. Jeśli Wam hałas jest obojętny zachęcam do wyboru GTX 760. Choć przy odrobinie szczęścia pewnie uda Wam się znaleźć coś z lepszym chłodzeniem. Dyskiem na system oraz na gry będzie tu 500GB West Digital Green Power na interfejsie SATA 3. Na Allegro możecie znaleźć te same modele, ale także na SATA 2 w tej samej cenie, więc warto zwrócić na to uwagę. Za taki dysk przyjdzie nam zapłacić 49 zł. Chociaż ja przyznam się osobiście, że dyski twarde to jest ten element, którego zawsze obawiam się używanego. Są to dość delikatne urządzenia, więc warto szukać z pewnego źródła z jakąś minimalną gwarancją. Zasilacz, jaki dla Was wybrałem, to dość mocny i polecany swego czasu model Thermaltake Hamburg. I co jest dla nas ważne, jest wyposażony w tyczkę. 6 plus 2 dla karty graficznej. Właśnie wcześniej wymienione karty potrzebują jedno-sześciopinowej wtyczki. Na linię 12 V przypada tutaj 504 W oraz posiada certyfikat 80 plus brąz. Do 110 zł. myślę, że na spokojnie znajdziecie taki zasilacz. Prezentowany przeze mnie kosztuje około 104. Tu o budowę nie doliczam do ceny. Na 80% macie jakąś starą budowę, a jeśli nie, to na OLX znajdziecie mnóstwo ofert, gdzie ludzie oddają je za darmo. Więc na pewno sobie coś dobierzecie pasującego do waszego gustu. Ze względu na możliwość wyprowadzenia portów USB 3.0 z płyty głównej na front obudowy, warto byłoby takiej poszukać. Całość wyniosła nas około 1016 zł. Jeśli znajdziecie jednak procesor z chłodzeniem, to zmieścicie się w idealnie w cenie 1000 zł. Takie gry, jakby choćby Assassin's Creed Origins, na średniej w Full HD są osiągalne. Oczywiście nie mamy co liczyć na 60 fps, raczej bym obstawiał okolice 40. Podobnie sprawa ma się tak samo jak w GTA 5 oraz w 3. Gry pokroju CSGO oraz Fortnite nie powinny stanowić do tego komputera żadnego wyzwania. Z czasem warto będzie dołożyć choćby 120GB nośnik SSD dla systemu co na pewno poprawi wasz komfort pracy. Dajcie znać co sądzicie o tej serii oraz czy byście byli zainteresowani właśnie serią gdzie pomagam wam w rozbudowie waszych komputerów. A teraz żegnam się z wami i widzimy się pewnie już niedługo. Trzymajcie się, cześć.